Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Można być człowiekiem mającym duże wpływy, szerokie i znaczące kontakty, a równocześnie być jakimś wewnętrznie niespełnionym, niezaspokojonym. Czy tego nie odczuwamy? Odczuł to właśnie ten człowiek dzisiejszej Ewangelii. Można być bardzo bogatym, lecz chcieć jeszcze, chcieć koniecznie czegoś więcej. W spotkaniu Jezusa mogą przeszkadzać inni ludzie. Zacheusz był niskiego wzrostu i ci, którzy przyszli zobaczyć Jezusa, przesłaniali mu drogę, po której miał Jezus przejść. Zawsze może być ktoś lub coś, co blokuje moje zaangażowanie się. Zauważmy, że często ludzie wierzący, my, którzy tworzymy Kościół ochrzczeni, dla innych możemy być tymi, którzy przesłaniają Jezusa, zamiast odsłaniać Go, pokazywać, objawiać. Co czyni Zacheusz, kiedy spotyka taką przeszkodę? On biegnie naprzód. I to biegnąc naprzód, ja napotykam to, co pomoże wznieść się ponad ludzi przesłaniających mi Jezusa. Zacheusz znalazł drzewo. Każdy wierzący ma takie drzewo, na które powinien się wspiąć. To jest krzyż. To jest Jego krzyż. I z wysokości tego krzyża ja mogę zobaczyć Jezusa. Jezus porównuje siebie do zielonego drzewa, przeciwstawiając je drzewu uschłemu. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, czytamy. Co poniósł Zacheusz na drzewo, na które się wdrapał? Tę wielką tęsknotę za zobaczeniem Pana. Co jest we mnie taką wielką tęsknotą, która chodzi za mną, a którą gdzieś odkładam na jakiś inny czas? Warto byłoby tą tęsknotą się zainteresować i pójść albo pobiec w stronę jej spełnienia. Zaufać drzewu, tak jak Zacheusz. Coś w tym jest. Królowanie Boga rozpoczęło się na drzewie. Trzeba odkryć drzewo, na które powinienem się wdrapać, aby spotkać Pana. Trzeba odkryć swój krzyż. Ja, gdy na krzyżu będę podwyższony, wszystkich do siebie pociągnę. Zacheusz był mocny mocą, jaką dawała mu obecność Jezusa. Był mocny radością z Jego obecności. Ta ludzka opinia, zauważmy, gdyby się nią kierował, człowiek poważany, bogaty, ośmiesza się, wchodząc na drzewo. Jest śmieszne, ale kiedy Bóg jest blisko, człowiek nie zwraca uwagi na to,
iż ktoś z niego kpi, żartuje. Słowa ludzkie go nie dotykają. Dlaczego? Bo jest otoczony tą silną tęsknotą za ujrzeniem Jezusa. To go trzyma i to go dystansuje wobec tego, co ludzie mogą o nim powiedzieć. Wszystko, co w naszym życiu jest pierwsze, może boleć albo bardzo cieszyć. Jeśli przesadnie liczymy się z ludzką opinią, możemy niepotrzebnie cierpieć. I tu dochodzimy do takiego momentu, w którym jeżeli dla nas najważniejsza jest opinia Jezusa, to co On powie, to wówczas nawet bardzo przykre słowa innych ludzi nie są w stanie pozbawić nas wewnętrznej pogody ducha i radości. Będę wówczas zdolny dawać, tak jak mówi Zacheusz, daję połowę majątku, ale będę też zdolny pogodzić się z innymi, przyznając się do własnej nieuczciwości. Zacheusz mówi, skrzywdziłem, więc zwracam poczwórnie. Kiedy zobaczył Jezusa, stał się hojnym, stał się sprawiedliwym, stał się współczującym człowiekiem. Co powinno stać się moim udziałem, aby wreszcie wszystko w moim życiu zmieniło się na lepsze?